Witam bardzo serdecznie, z tej strony AS18. Na dzień dobry chciałbym przeprosić za wprowadzenie błąd, jaki miał miejsce w poprzednim odcinku, ponieważ mówiłem o zbroi, która może posiadać blok ciosów, bon, ale niestety nie miałem racji, bo zbroja może posiadać jedynie szansę na odbicie ciosu, a ja na filmie niestety źle powiedziałem oraz w komentarzach pisałem, że widziałem taką zbroję, czyli na blok ciosów. Co prawda nie miałem racji, bo niestety nie sprawdziłem blok ciosów, to ma oczywiście tarcza. Swoje komentarze oczywiście usunąłem, dziękuję za poprawienie mnie i przepraszam raz jeszcze. Więc teraz wydaje mi się, że możemy przejść do odcinka, czyli na dzień dobry będziemy przerabiać 200 korów, czyli za chwilę się widzimy, bo oczywiście nie będę wam tego pokazywał w przyspieszonym tempie, to za chwilę wracamy. Przerobiliśmy. Niby coś tutaj wyszło. Jakieś 3 oneksy, 3 granaty, 3 szafiry, 4 jadeity, 4 rubiny, 4 diamenty rzadkie. Więc teraz będziemy robić na antyki. Ale zmienimy politykę trochę i zaczniemy od najlepszych, co jest najbardziej warte. Spaliło. Weszło. Dobra, czyli już trochę zarobiłem. Weszło. Nie weszło. Teraz diamenty. Spaliło. Weszło. W sumie nie wiem teraz, co jest bardziej wartościowe. Weszło. Nie weszło. Powiodło się. I powiodło. Dobra, czyli co my tu mamy? Diament, nie wiem ile jest wart, chyba z 50 milionów. Rubin jest wart coś koło 200. Jadeit jest wart chyba coś koło 100. Szafir, nie jestem pewien, z 40 może. A dwa granaty, proszę. Też koło 40 i 40. No to chyba troszkę jednak zarobiłem, tak mi się wydaje, więc to jak najbardziej na plus. Więc co prawda liczyłem, że będzie trochę lepiej, ale przejdźmy do filmu.
Serdeczne pozdrowienia oczywiście tutaj dla tych osób idą. Już nie będę czytał ników, ale ważne, że są na filmikach. Kupiłem oczywiście naszyjnik z niebiańskich łez. Wiem, od razu pierwsze co wam przychodzi do głowy, że przepłaciłem, ale ja jestem już do tego przyzwyczajony, że zawsze za wszystko przepłacam. Już od początku gry zawsze tak było, więc mnie to nawet różnicy nie robi, że przepłaciłem czy nie przepłaciłem. Po prostu ważne, żeby był. A zarobić w Metinie to teoretycznie nie jest problem, więc ja akurat nie narzekam, ja zarabiam. Teraz praktycznie widzieliście, na czym udało mi się zarobić na Alchemii. Jeszcze oczywiście będę musiał to sprzedać, chociaż szkoda, że trochę lepiej to nie poszło, ale więc dobrze. Co prawda jak szukałem tej bransolety, znaczy naszyjnika, to chciałem właśnie, żeby było HP, znaczy PZ, oraz 10 na kryta. No ale niestety takiego nie mogłem znaleźć, więc jedynie udało mi się znaleźć takiego podobnego do naszyjnika, jaki wcześniej miałem, czyli że teraz mam 25. W sumie 25 na przeszywkę czy 20, w sumie nie pamiętam, nie chcę wprowadzać ponownie błąd. Ale więc teoretycznie ja jestem zadowolony, jest podobny do mojego poprzedniego naszyjnika, więc jest dobrze. Tutaj jedynie jak widzicie, to oczywiście są ulepszane staleczki, więc Piotr 09 Drop mnie poprosił o to, w sumie się spytał, czy bym chciał ulepszyć, a w sumie czemu nie? Co prawda ja nie miałem bardzo ulepszaczy, dobrze, że ta osoba miała, więc więc mieliśmy jakieś tam próby na dziewiątki, ale niestety żadne nie wyszło. Ja tak myślałem, że na plus 9 to nic mi nie wbije, więc no, niestety. Co prawda może zauważyliście na kamerce, że mam nowy mikrofon. No niestety teraz będzie chyba teraz widoczny, bo teraz takie mikrofony, przynajmniej chyba na taki natrafiłem, że trzeba dosyć blisko być niego, żeby było mnie dobrze słychać. Firma ta sama jest co poprzednia, więc teoretycznie powinno tak samo mnie być słychać, żaden inny głos nie powinien być. Co prawda jeszcze się okaże, bo ja będę przerabiał filmik, to zobaczę, czy jest różnica, czy nie ma. Jedynie co ja bym chciał jeszcze powiedzieć, jeżeli jest jakiś grafik, który mnie ogląda, to chciałbym tak jakby złożyć zamówienie na tło, na mój kanał, jeżeli byłoby możliwe, jeżeli oczywiście ktoś mnie taki ogląda. Bo jak coś, to jeżeli by ta osoba grała na Androsie, to bym mógł wynagrodzenie załatwić, to akurat by nie było problemu, ale na innym serwerze, no to tak średnio powiem. Więc ja bym był właśnie zadowolony, jakbym miał tło, bo aktualnie co mam, no to sam zrobiłem, a z grafikiem to ja niestety nie jestem. A tutaj oczywiście karta potwora, co prawda finał też oczywiście zobaczycie całą moją kolekcję. Jedynie mogę wam powiedzieć, jaka sytuacja mi się wydarzyła, bo chciałem się chciałem się zmienić w potwora, ale niestety się pomyliłem i jak tutaj widzicie, jest prawy górny przycisk w karcie potwora, to ja niestety zmieniłem kartę, znaczy zmieniłem 10 kart na jedną zdatną do handlu, więc troszkę niestety straciłem kart i niestety zamiast 10 w tej jednej to była po prostu jedna karta, więc 9 kart jestem do tyłu. No niestety. Jedynie jeszcze mógłbym na koniec powiedzieć, że może za tydzień będzie film Gram na luzie, zależy jaka pogoda będzie, jak będzie gorąco to tak średnio, a jak będzie normalnie to za tydzień będzie, a jak nie, no to za 2 tygodnie będzie kolejny odcinek. Więc ja się na dziś z wami żegnam, tutaj wam zostawiam na koniec moją kolekcję i do zobaczenia wkrótce.